Draghi na spotkaniu z Bidenem. Putin poniósł porażkę. Draghi do Bidena. Putin chciał nas podzielić, ale poniósł porażkę. Władimir Putin chciał nas podzielić, ale poniósł porażkę, powiedział premier Włoch Mario Draghi podczas spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem w Białym Domu we wtorek. W czasie rozmowy w gabinecie owalnym obaj przywódcy zapewnili o swym poparciu dla władz i narodu Ukrainy. Wojna na Ukrainie przyniesie olbrzymie zmiany w Europie, oświadczył podczas spotkania Draghi, cytowany przez włoskie media. Dodał następnie, jesteśmy zjednoczeni w potępianiu inwazji na Ukrainę, w kwestii sankcji na Rosję i pomocy dla Ukrainy, jak prosił nas prezydent Wołodymyr Zełenski. Draghi podkreślił, nasze narody są mocno zjednoczone, a wojna na Ukrainie dalej umocniła nasz związek. Premier powiedział też Bidenowi, że we Włoszech, w Europie ludzie chcą, by skończyły się te masakry, ta przemoc, ta rzeź. Wyraził przekonanie, że należy wykorzystać każdy kanał komunikacji na rzecz pokoju, zawieszenia broni i rozpoczęcia wiarygodnych negocjacji. Wśród tematów prawie półtora godzinnej rozmowy była też energia i bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. Prezydent Biden mówił premierowi Draghiemu, że silna Unia Europejska jest w interesie USA. Wyraził też uznanie dla szefa włoskiego rządu za to, że zjednoczył NATO i Unia Europejska. Trudno było uwierzyć w to, że pójdą równym krokiem. Bardziej prawdopodobne było to, że się podzielą, ale tobie udało się to, że działają zgodnie, mówił Biden. Włoskie media odnotowały, że prezydent USA ani razu nie wypowiedział słowa pokój, podczas gdy jego włoski rozmówca wskazywał go jako priorytet. Różnice te tłumaczą utrzymującym się w Waszyngtonie przekonaniem, że ze strony Rosji nie ma żadnego sygnału świadczącego o woli zaangażowania na rzecz dyplomatycznego rozwiązania.